Znajdujemy się na czwartym pikniku malarskim Sielskie Klimaty. Jak pan powiedział, czwarty piknik, także po raz czwarty spotykamy się w skansenie chorzowskim. Jesienną porą, kiedy no myślę, że barwy skansenu same jakby sugerują, żeby wziąć pędzel i zacząć coś malować. Także zaprosiliśmy tutaj do skansenu dzieci i młodzież okolicznych miast, żeby zaproponować im inny sposób spędzenia czasu no, z wykorzystaniem możliwości, które daje malarstwo. Może opowie nam pani coś więcej o programie na dziś? Program, no przede wszystkim zapraszamy dzieci i młodzież do malowania, czyli od godziny 11 do 15 mają możliwość skorzystania z uroków skansenu, żeby móc zrealizować prace malarskie. Natomiast ponieważ mamy tutaj zarówno dzieciaki, sześciolatki, siedmiolatki i młodzież nieco starszą, wiadomo, że każdy z nich pracuje w innym tempie, dlatego dla tych najmłodszych przygotowaliśmy również gry i zabawy, które już w tej chwili rozpoczęły się na scenie przy karczmie. Tam zgromadziliśmy właśnie tych najmłodszych, którzy mogą w takiej krainie bańkowej troszeczkę pobawić się. Czy malarstwo to ciężka praca, bo czujemy zapach robionych kiełbasek na grillu, którymi będą częstowani uczestnicy? No tak, na cały dzień na świeżym powietrzu przede wszystkim to sprzyja dobremu apetytowi, także zadbaliśmy nie tylko o tego ducha malarskiego, artystycznego, ale również o żołądki naszych uczestników. Każdy z uczestników otrzyma skromny posiłek w postaci kiełbaski z grilla, czy chleba ze smalcem. Takie swojskie klimaty, tak jak nazwaliśmy nasz piknik. Sielskie klimaty, swojskie klimaty, po naszemu, czyli po śląsku, a w klimacie malarskim. Wracając jeszcze do malarstwa, jakie nagrody przewidziane są dla zwycięzców? Przede wszystkim, no myślę, no najważniejsze dwie nagrody to dwie nagrody Grand Prix w kategorii szkół artystycznych i szkół nieartystycznych. Tą nagrodę ufundował pan premier, były premier RP Jerzy Buzek. To będą wyjazdy do Brukseli. Od 2 lat mamy ten zaszczyt, że pan profesor w taki sposób chce uhonorować najlepszych malarzy. Ponadto mamy również kursy językowe dla zwycięzców poszczególnych grup oraz prace, materiały plastyczne, które myślę przydadzą się w późniejszym rozwoju artystycznym. Jak impreza plenerowa w Chorzowie, to można powiedzieć tylko Ryszard Sadło i można się go spodziewać wszędzie i tym razem też się nie przeliczyliśmy. Spotykamy pana w skansenie w Chorzowie. Znaczy środowisko, z którym pracuję, jest dosyć szerokie i no, jestem też tu współorganizatorem tej imprezy jako Starożowski Dom Kultury. No, za chwilę startujemy z festiwalem Stróże Poranka, gdzie też również ta młodzież, która jest w plastyku, bardzo mocno pomaga i wspólnie gdzieś tam przygotowujemy program. No a ta impreza sielska zrodziła się gdzieś tam też, pomysł tej imprezy gdzieś tam organizując Śląskie Gody, miejsce w zasadzie tej imprezy przy okazji Śląskich Godów, małego konkursu, wtedy dziewczyny a się wymyśliły właśnie, że to można tu zrobić takie coś promocyjnego dla szkoły. Impreza się, jak widać, przyjęła. Mamy przeszło 1000 uczestników co roku. Widać uśmiechnięte twarze dzieci do młodzieży, to chyba wystarcza. Tak, trzeba przyznać, uczestników jest tu naprawdę ogrom. Jestem pod pełnym wrażeniem. Już powiem, osobiście nie spodziewałem się takiej frekwencji tutaj. Znaczy to jest tak, od pierwszego razu myślano, że to będzie taki mały, że gdzieś tam jak zapraszaliśmy, to był taki tekst, no to każdy myślał, że przy karczmie będzie siedziało 20 dzieci, coś tam malowało na blokach, nie? I wjazd do skansenu powodował gości, że byli w małym szoku, no teraz są w coraz większym szoku, bo z roku na rok przybywa, co jest ważne, też są stali już uczestnicy, stali nauczyciele, którzy już wiedzą, że są sielskie klimaty, wypytują się, chcą
tutaj być. Wiemy, że w najbliższym czasie organizuje pan kolejną imprezę dla mieszkańców Chorzowa, tak? Dobrze mówię? Znaczy też wszystkich mieszkańców, też wszystkich. To nie tylko Chorzowa, też wszystkich Chorzowa. Zapraszamy na tę imprezę wszystkich i rzeczywiście to na festiwal Stróżu Poranka przyjeżdżają z różnych części Polski. Dużo dobrych zespołów odbywać się będzie w Mysłowicach, w Katowicach, w Siemianowicach, Świętochowicach i Chorzowie, a potem jedziemy jeszcze do Wilna, też z Młodzieżą z Plastyka na plener, tam będzie wystawa i koncert 17 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, bo stróże już tam od 3 lat w Wilnie goszczą, gościły również w Bułgarii, w przyszłym roku w Niemczech. Natomiast no, tutaj będziemy mieli dużo fajnych koncertów, na które myślę warto się wybrać. Wszystkie szczegóły są na stronie www.strużeporanka.pl. Także no, telefon mi dzwoni, nie mogę wyłączać, bo to ciągle w pracy. W każdym razie na stronie www.strużeporanka.pl można zapoznać się z całym programem. Ja bardzo gorąco zapraszam. Są mocne uderzenia dla młodzieży z 2TM23. Zagra dla wszystkich. Jest, myślę, Litka Pospieszalska. Wydała bardzo dobrą płytę. Będzie w poniedziałek u nas w Domu Kultury. Jest Maleo Reggae Rocker, jest hip-hop. Także myślę, że każdy dla siebie jest dobry rok. Także każdy praktycznie dla siebie coś ciekawego znajdzie.